Jak ktoś ci ukradł konia, to jesteś w kłopocie. Lecz gdy sam okradasz się z mocy, jesteś jak wędrujący we śnie. We śnie. I gdyby chodziło o siłę ciała, to pół biedy. Ale tu chodzi o ducha względy. Wędrujący we śnie. Błąkał się po równinach w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące go pytania. Niósł fajkę, a czarne pióro we włosach skierowane w dół oznaczało, że idzie w pokojowych zamiarach. Wędrujący we śnie spotkał stado dzikich koni. Wskoczył na mój grzbiet, jeden z nich zaprosił. Spokojny być możesz, tam gdzie twe przeznaczenie cię poniosę. Drugi rzekł, wskakuj, zyskasz siłę działania. Trzeci zaprosił, wsiadaj, poznasz samego siebie. Czwarty rzekł, dosiądź mnie, a dowiesz się, co dla innych ważne jest. Odkryjesz, co ważne dla ciebie. Mustang biały był wspaniały, to on w stadzie przewodzi. Wędrujący we śnie zapragnął go dosiąść i jego moc pozyskać. Zapytał, co mam zrobić, abyś się zgodził. Nauka była krótka, musisz wiedzieć, gdzie idziesz. Odważnie działać, znać siebie. Wiedzieć, co dla ciebie jest ważne. Innych wspierać w potrzebie. Pamiętaj, każdy ma w życiu swoją drogę. Zaakceptować to musisz. Gdy to zrozumiesz, moc zyskasz. Odkryjesz potęgę wielkiej rodziny ludzkiej. Walk it!